rozśmieszyło mnie to, w jaki sposób Chopin mówi o swoim utworze i tutaj chciałbym zacytować. Mam nadzieję, że nic gorszego tak prędko nie napiszę. Idąc dalej, według słów profesora Tomaszewskiego, pod którym ja też się podpisuję, należy stwierdzić, że Tarantella jest utworem dziwnym, nieoczekiwanym, ale na pewno nie jest utworem nieudanym. Utwór nie daje ani chwili wytchnienia grającemu. Mnogość kompozytorskich idei oraz ich szczególna intensyfikacja w tym nieco ponad 3-minutowym utworze może przysparzać pewnych problemów w odbiorze dla słuchacza. Z drugiej strony jest to utwór niebywale satysfakcjonujący w wykonaniu dla pianisty, dający także niecodzienną możliwość wglądu w zamysł kompozytorski Fryderyka Chopina, odnoszący się właśnie do tego charakterystycznego włoskiego tańca.